Witam Państwa serdecznie, Marek Siwik, KP Sport. Zapraszam na kolejny odcinek Futsal Raportu, gdzie podsumujemy to, co się działo w ostatni weekend na parkietach Futsal Ekstraklasy. Na początek jednak chciałbym podziękować wszystkim, którzy oddali głos na KP Sport w plebiscycie serwisu Futsal Polska. Dziękuję za Państwa uznanie. Dalej wraz z całym zespołem będziemy chcieli tworzyć dla Państwa kolejne materiały o polskim futsalu. W drugiej kolejce Futsal Ekstraklasy nie brakowało ciekawych rezultatów. Dwa mecze zakończyły się zwycięzcami gospodarzy, trzy remisy i jedno zwycięstwo gości. W kolejce padło 28 bramek, 16 strzelili gospodarze, 12 goście. Najwięcej goli w Rudzie Śląskiej, aż 10, najmniej w Gliwicach oraz Szczecinie po dwie bramki. A najlepszym strzelcem w tej kolejce okazał się Paweł Budniak, który strzelił dla Klirek Sochorzów aż 3 gole. Już w piątek w Głogowie miejscowy KGHM Euromaster Chrobry podjął Beniaminka NBIT Gliwice. Wydawałoby się, że Beniaminek nie ma większych szans na wwiezienie punktów z Głogowa, nic bardziej mylnego. Chociaż początek dla gospodarzy był bardzo udany, w momencie kiedy Jagiełło otrzymał czerwoną kartkę, w przewadze Głogowianie strzelili gola na prowadzenie, bramkę zdobył Nowak. Jednak w drugiej połowie do ataku ruszyli Gliwiczanie. Dla NBIT-u kolejne bramki strzelali Dewódzki, Musiał oraz Dewódzki i już goście prowadzili 3-1, ale oczywiście musieli wycofać bramkarza gospodarze i udało doprowadzić się do remisu. Bramki dla KGHM-u zdobywali jeszcze Pietruszko oraz 5 sekund przed końcem meczu Nowak i tym samym remisem zakończył się pojedynek między Euromasterem a NBIT-em 3-3. Póty co, NBIT naprawdę sprawia wrażenie bardzo dobrze przygotowanego zespołu, natomiast Gliwiczanie jak na razie po dwóch spotkaniach mają tylko jedno oczko i w każdym meczu muszą grać wycofanym bramkarzem. Na pewno nie jest to dla nich idealna inauguracja sezonu. Do istnej strzeliny doszło na parkiecie hali Halemba w Rudzie Śląskiej, gdzie miejscowa gwiazda podejmowała Klirek Sochorzów. Już na początku to gospodarze objęli sensacyjnie prowadzenie po bramce Ukraińca Danilejko. Jednak kolejne gole strzelali już Chorzowianie. Najpierw Siadol, później dwa razy Budniak. I do szatni to Chorzowianie prowadzili 3-1. Na otwarcie drugiej połowy bramkę samobójczą dla Rudzian strzelił Rabczak. Jednak odpowiedział również samobójem Działach i było 4-2 dla Klireksu. Następnie gola dołożył dla gości Seget. I szybko ponownie odpowiedział dla Rudzian Drost. Było 5-3, jednak końcówka to już tylko i wyłącznie gra gości. Kolejny raz strzelał Omylak oraz Budniak, strzelając w 40 minucie hat-tricka w tym spotkaniu. Widać, że podopieczni Tomasza Olfika odrabiają straty po porażce z Gattą Active Duńska Wola, a Rudzianie niestety dalej są czerwoną latarnią ligi i będą musieli szukać punktów na pewno na łatwiejszych rywalach. Kolejne spotkanie to mecz w hali Jasna w Gliwicach. Tam miejscowy GAF Omega podejmował rekord Bielsko-Biała. Wydawać by się mogło, że rekord przyjechał do Gliwic po 3 punkty. Jednak jak się później okazało, Gliwiczanie naprawdę byli znakomicie przygotowani do gry w defensywie. I to najpierw właśnie oni zdobyli pierwszą bramkę po golu Tomasza Luteckiego i dopiero 7 minut później rekordziści odpowiedzieli golem Wojciecha Łysonia. I na dobrą sprawę po pierwszej połowie wynik zakończył się 1-1 i taki sam się utrzymał do końca drugiej części spotkania. Obie strony próbowały zdobywać bramki w tym spotkaniu, rekordziści tym bardziej częściej, ale coraz defensorzy oraz Michał Widuch powstrzymywali ataki zawodników z Bielsko-Białej. Tym samym podział punktów i rekord aktualnie posiada ich 4, GAF 1. W Chojnicach Red Devils podejmowało AZS Uś Katowice. Wydawać by się mogło, że po pierwszym zwycięstwie w sezonie podopieczni Bożeja Korczyńskiego będą próbowali odebrać punkty chojniczanom. Jednak niestety nie powiodło im się to. Szybko stracili bramkę. Pierwszą dla chojniczan strzelił Łukasz Sobański. Następne dołożył Iwanow i Bondar. I do połowy było 3-0 dla gospodarzy. W drugiej połowie dalej katowiczanie nie mogli sprostać rywalom. Kolejne gole zdobyli Marco Aurelio i Bondar. I tym samym aż 5-0 zwyciężyli gospodarze, którzy w swoim międzynarodowym składzie widać, że mają ambicje walki o najwyższe miejsce na podium futsal ekstraklasy. Jak widać, to, że skład jest zbudowany z zawodników głównie spoza Polski, można śmiało powiedzieć, daje im atut i znakomite wyniki, jako jedyni jak na razie nie stracili punktu w lidze. Kibice w Azoty Arena w Szczecinie mieli nie lada gratkę zobaczyć na swoim parkiecie wicemistrza Polski Gattę Active Duńska Wola. No i portowcy na pewno bardzo liczyli na to, że powstrzymają z Duńsko Wolan.
Początek meczu wydawał się był dobry dla faworyzowanych gości. Już w trzeciej minucie bramkę zdobył Daniel Krawczyk. Jednak długo na odpowiedź nie musieli czekać kibice w Szczecinie. Adam Jończyk w 8 minucie doprowadził do remisu i tym samym wynik już się zamknął. Do 40 minut nie padło więcej bramek. Po raz pierwszy w tym sezonie znakomitą defensywą wykazali się Portowcy i bramkarz Kamil Lasik, który naprawdę zaniósł Portowców chociażby do zdobycia tego pierwszego punktu w sezonie z naprawdę wymagającym rywalem, jakim jest Gatta Active Zduńska Wola. No i kto wie, może Kocurom zabraknie tych dwóch punktów na końcowe rozliczenie w tym roku w futsal Ekstraklasy. FC Toruń w ostatnim poniedziałkowym meczu podejmował zespół Red Dragons Pniewy na własnym parkiecie. Co ciekawe, Red Dragons Pniewy jest jedyną drużyną w futsal Ekstraklasie, która w igrzyskach ligowych grała na hali UCS-u w Toruniu i dwa lata temu zremisowali Pniewianie właśnie na tym parkiecie. Jednak rewanż się nie powiódł. Już w 10 minucie to Marcin Mikołajewicz pokonał Macieja Foltyna i na przerwę z jednobrankowym prowadzeniem kończyli tą część spotkania gospodarze. W drugiej połowie dalej zawodnicy Czerwonych Smoków nie mogli znaleźć odpowiedzi, jak zaskoczyć Nikolę Nagu i w dodatku stracili jeszcze dwie bramki, które strzelili Michał Suchocki oraz ponownie Marcin Mikołajewicz. Znakomitą grą i asystami popisał się w tym spotkaniu Krzysztof Elsner i to on był głównym reżyserem sukcesu na parkiecie drużyny prowadzonej przez Klaudiusza Hirsza. Tym samym pierwsze trzy punkty w futsal Ekstraklasie, historyczne trzy punkty, zdobywają zawodnicy FC Toruń i plasują się już na szóstej pozycji w tabeli. Tymczasem Red Dragons Pniewy będą musieli szukać okazji grając u siebie w kolejnym meczu przeciwko AZS Uś Katowice. Po dwóch kolejkach najlepszym strzelcem futsal Ekstraklasy jest aktualnie Paweł Budniak. Strzelił 4 gole jak dotąd. Natomiast na czele tabeli mamy Red Devils Chojnice z 6 punktami, a na dole z 0 Putyco gwiazda Ruda Śląska. Patrząc na wszystkie bramki w futsal Ekstraklasie, najładniejszą zdaje się zdobył Marcin Mikołajewicz, dając prowadzenie 1-0 FC Toruń z meczu przeciwko Red Dragons Pniewy. Myśląc o najlepszych 5 zawodnikach, po tej kolejce futsal Ekstraklasy na pewno w bramce umieściłbym Kamila Lasika z Pogoni 04 Szczecin. Piwotem na pewno najskuteczniejszym w tej kolejce Paweł Budniak z Klirek Suchorzów. Do tego dołożyłbym jeszcze Krzysztofa Elsnera z FC Toruń. Na pewno Aleksandra Bondara, najlepszego chyba filara i wzmocnienie Red Devils Chojnice. A także Grzegorza Nowaka z KGHM Euromaster Chrobry Głogów, który dał remis swojej drużynie w tej kolejce. To by było na tyle, jeśli chodzi o podsumowanie drugiej kolejki futsal Ekstraklasy. Ja zachęcam Państwa do oglądania kolejnych meczów w Orange Sport oraz w KP Sport. Zapraszam na kolejne mecze. Do zobaczenia, do usłyszenia.